Myślę, że każdy jest podekscytowany, każdy jest szczęśliwy, że udało się dotrzeć aż do finału, ale dalej czujemy, że jesteśmy w stanie ugrać coś więcej, że ten finał, na który może nie każdy stawiał przed sezonem, bo w roli faworytów nie byliśmy stawiani. Mamy, ale dalej mamy umiejętności na to, żeby wygrać złoto, wygrać z Jastrzębiem, chociaż sobie zdajemy sprawę, że są świetnym zespołem w bardzo dobrej formie. No będziemy walczyć, będą ciekawe mecze na pewno. Myślę, że to jest mój najlepszy sezon w karierze, przede wszystkim przez to, że tutaj gra się pod ogromną presją i te mecze tak naprawdę, no, gdzie się nie pojedzie, czy to jest mecz ligowy, czy to Liga Mistrzów, to wiele się od nas oczekuje, więc granie pod taką presją i wytrzymywanie tego to dla mnie na pewno coś nowego, coś co nie było pewne tak naprawdę. Jak rozmawialiśmy przed sezonem, to wiedziałem, że mam na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić, ale mimo wszystko to była zmiana, dużo nowych rzeczy, więc tak naprawdę nie wiedziałem, co będzie. Oczywiście na podsumowania przyjdzie czas, także jeszcze mamy najważniejsze mecze do grania i do wygrania, mam nadzieję, ale czuję się świetnie. Wydaje mi się, że niczym się nie zaskoczymy. To samo mówiłem przed tymi meczami w Lidze Mistrzów. Znamy się bardzo dobrze, już zagraliśmy wiele meczów w tym sezonie, też jako zawodnicy się znamy od lat, wiemy co potrafimy, więc niczym się nie zaskoczymy, ale uważam, że będą to zupełnie inne mecze niż te nasze ostatnie z Jastrzębiem. My musimy być gotowi na to, że Jastrzębie zagra zdecydowanie lepiej, ale tak jak już powiedziałem, wierzę, że mamy na tyle umiejętności, żeby wygrać. Cały tak naprawdę sezon był podporządkowany temu, aby w tej fazie play-off dojść do wielkiego finału i spróbować zmierzyć się z przeciwnikiem, który tam będzie. Naszym przeciwnikiem będzie Jastrzębski Węgiel, czyli drużyna, z którą zmierzyliśmy się również w poprzednim roku. I z pewnością chcemy zrewanżować się za zeszłoroczne finały, chociaż wiemy, z kim przyjdzie nam rywalizować. Ze wspaniałą drużyną myślę, że będzie to świetna wizytówka dla polskiej siatkówki, świetna wizytówka dla ligi. Te finały ligi myślę, że będą bardzo, bardzo emocjonujące. Jesteśmy bardzo ambitną drużyną, grupą ambitnych ludzi i nikt nie lubi oczywiście przegrywać. Także zrobimy wszystko, aby w tym finale, w tym roku zwyciężyć. Oczywiście w tamtym roku pozbieraliśmy się po tej porażce i te dwa tygodnie, które były, poświęciliśmy na bardzo ciężki trening i odpłaciło nam to zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Także można powiedzieć, że podzieliliśmy się tymi trofeami z Jastrzębskim Węglem. W tym roku mam nadzieję, że będą wielkie emocje, będzie bardzo wysoki poziom sportowy, ale mam nadzieję, że na końcu wygramy my. Zaszły spore zmiany w naszym wyjściowym składzie i ogólnie w naszej drużynie. Mamy również nowego trenera, także z pewnością nastawiliśmy się na bardzo ciężką pracę i na wypracowanie tej jakości na każdym kolejnym treningu i w każdym kolejnym spotkaniu. I myślę, że ten nasz apetyt rósł w miarę jedzenia w tym sezonie. I im dalej w las, tym wiedzieliśmy, że stać nas na dużo, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przy dobrej grze. I jesteśmy zadowoleni z tego, że do tej pory tak to świetnie wszystko funkcjonuje. I mamy nadzieję zwieńczyć to wszystko wygranymi meczami w finałach.